Znałem kiedyś człowieka. Starego mnie. Chciałbym wam o nim opowiedzieć. To nie był posłuszny człowiek. On się źle zachowywał. I to nie podobało się Bogu. Ale on o tym nie wiedział. Ten człowiek szukał w swoim sercu Boga, ale źle trafiał. Już od dziecka wiedziałem, że Kościół katolicki nie jest dla mnie. Kiedy zadałem księdzu pytanie, skąd się wziął Bóg, nie chciał mi na to odpowiedzieć. Wyganiał mnie, a w pewnym momencie dostałem od niego parę kopów, żeby więcej nie przychodził, żeby się nie pytał. I tak zostałem z taką informacją, że coś jest nie tak. Później na wsi, w której się wychowywałem, ktoś został świadkiem Jehowy. To była dziewczyna. Mówię, ona coś więcej wie o Bogu. Zapytał się. I kiedy stała na przystanku, wszedłem do niej i zacząłem jej zadawać pytania. Ale ona była wystraszona. Co ty ode mnie chcesz? I mi nic nie powiedziała. Pogonił mnie. Dalej nie mogłem tego zrozumieć. W pewnym momencie przeprowadziliśmy się do miasta. I tam, w tym mieście, stała grupa ludzi, młodych ludzi. Ja podszedłem do tej grupy i przeklinałem. Zauważyłem, że dwóch z tych ludzi odeszło. Zastanowiłem się, o co chodzi. Później, na drugi dzień, powtórzyła się sytuacja. Stoi grupa, ja podchodzę i znowu przeklinam. Oni się na siebie patrzą i odchodzą. Ja mówię, aha. Następnym razem podchodzę i zaczynam rozmawiać normalnie. No i ci ludzie zostali. Ja mówię, o co tu chodzi? I się ich zapytałem. Słuchajcie, co się dzieje? Kiedy przeklinam, to wy odchodzicie. A kiedy nie przeklinam, to zostajecie. A oni mówią, no bo my jesteśmy dziećmi świadków Jehowy. I tak nas rodzice wychowali, że kiedy jest złe towarzystwo, to psuje dobre obyczaje. I my nie chcemy z takimi ludźmi przebywać. Dlatego odchodzimy. No i zacząłem się tym interesować. W wieku 15 lat. Spotykałem się z nimi, oni mi trochę mówili. Później spotykałem się z ich rodzicami. Świadkowie Jehowy do mnie pukali. Ja byłem głodny Boga. Więc go szukałem w taki sposób, jak mogłem. Nie było innego sposobu, żeby go szukać. Nikt mi nie głosił Ewangelii. Kiedy dostałem się do wojska, z wojska trafiłem do więzienia. Za kradzież mięsa. Ukradliśmy mięso, żeby się napić. No i sobie posiedziałem. Ale na celi był człowiek, który był byłym świadkiem Jehowy. I tam leżała książka. Pamiętam to dziś, nie? Życie wieczne. Zacząłem tą książkę czytać, a go się pytałem. Zadawałem mu pytania. Wyciągałem z niego te pytania na siłę. Więc musiał mi odpowiadać, chociaż nie chciał. Przeszedłem całą tą rzecz i powiedziałem, ja chyba muszę zostać świadkiem Jehowy. Wyszedłem z przekonaniem, że zostanę świadkiem Jehowy i jak tylko wyszedłem, to spotkałem się z nimi. Krótko po wyjściu z więzienia, około pół roku później, stałem się świadkiem Jehowy i się ochrzciłem. Przeprowadzili ze mną studium. Zaczęła się służba głoszenia Ewangelii, takiej według świadków Jehowy. Nauczyli mnie, jak to robić. Nauczyli mnie używania skutecznych wstępów. Byłem w tym perfekcjonistą, przykuwałem uwagę wszystkich ludzi w koło. Doszło do tego, że na wsi, na której głosiłem, byłem niekonwencjonalny. Świadkowie Jehowy, którzy ze mną jeździli, nie rozumieli tego, co się dzieje. Ponieważ wszyscy ludzie się znaleźli w jednym mieszkaniu, ja im mówiłem Ewangelię. To było nienormalne nawet dla nich. Ja miałem taką gorliwość. Ale coś się wydarzyło w tej całej sytuacji, ponieważ ja mocno przemieniłem umysł. Ja wiedziałem, że ja poznałem Boga, ja byłem przekonany.
że ten Bóg jest prawdziwy, że jestem w dobrym miejscu. I powiem wam, moja uczciwość była taka, że tak przerobiłem umysł, że jak kiedyś w pracy wziąłem bezpiecznik w nowym budynku, do którego się przeprowadziliśmy, z nocnika, który tam leżał, takie małe, wiecie, za komuny były takie bezpieczniki i w środku szkło. Ja miałem kasprzaka i ten kasprzak miał bezpiecznik zepsuty, więc wziąłem go i pojechałem do domu z tym bezpiecznikiem, wsadziłem sobie do tego kasprzaka i on grał. I mówię tak, w sumie, jeżeli w małym nie będziesz uczciwy, to i w dużym nie będziesz. I ja całą noc nie spałem przez ten bezpiecznik, go wyjąłem i zawiozłem, położyłem w nocnik. I wiecie, podszedłem do szefa i powiedziałem, szefie, ja mówię, tam leży taki bezpiecznik, a on mówi, gdzie? I ja mówię, tam na oknie, w takim nocniku. I mówię, przecież to są śmieci. My się tu przeprowadziliśmy, to możesz cały ten nocnik zabrać. I ja mówię, czy mogę tylko ten bezpiecznik? A on mówi, ale dlaczego ty w ogóle o mnie pytasz? To mu powiedziałem, że w Biblii jest napisane, że jeżeli ktoś w małym jest nieuczciwy, to i w dużym będzie. I powiedział, weź. I wtedy miałem czyste sumienie, magnetową grał dalej. Ale robiłem interesy. Handlowałem samochodami. To był taki dobry czas dla mnie. I wziąłem sobie wspólnika jednego ze świadków Jehowy. Prowadziliśmy notatki. Moje notatki były idealne. Nie było nawet rysy podejrzenia, żebym mógł coś sobie przywłaszczyć. A wspólnik zrobił takie notatki, że na końcu musiałbym mu jeszcze dołożyć kilka tysięcy dolarów. Z tego wszystkiego, co zrobiliśmy. Ja zobaczyłem, że on mnie okradł. Ale on był sługą pomocniczym w tej organizacji, tego zboru, gdzie byliśmy. I wtedy wiedziałem, że wpadłem w coś, czego nie jestem w stanie ani udowodnić, a on się zapierał w oczy. I mówię, gdzie ja jestem? O co tu chodzi? Jak to jest, że ja w małym uczciwy, a ten w tym dużym? Powiem wam, miałem załamanie. Wewnętrznie byłem rozbity. Chciałem zniszczyć to wszystko, co w sobie miałem. I pojechałem na ulicę, wziąłem dziewczynę i zjechałem z nią do lasu. Tak się zniszczyłem i zniszczyłem moje małżeństwo w ten sposób, bo zacząłem zdradzać moją żonę. Ale to spowodowało, że zrezygnowałem z tej organizacji, a do nich powiedziałem, że nie chcę z nimi w ogóle mieć nic wspólnego. Oczywiście małżeństwo się rozpadło. To, co zrobiłem, było początkiem końca. Z tego małżeństwa mam syna, on ma 24 lata, mieszka w Belgii. Moja była żona mieszka w Hiszpanii. Jest kolejny raz wzięła ślubskie ziemię. Życie toczy się dalej. Już nie jestem świadkiem Jehowy. Około 18 lat żyję w poczuciu winy, że opuściłem Boga. Żyję w strachu, w lęku. Wyjechałem do Niemiec. Zacząłem kraść. Ponieważ nie miałem innego sposobu na to, żeby tam przeżyć. Wtedy nie można było oficjalnie pracować. To było 15 lat temu. Nauczono mnie kraść. Moje sumienie schodziło do poziomu najniższego. Wszystko, co robiłem, było czymś w rodzaju robi źle. Wiedziałem, że robię źle, ale nie wiedziałem, dlaczego mam robić dobrze. W pewnym momencie w Niemczech z małych kradzieży przeszedłem do dużych kradzieży. Zaczęliśmy odrabiać sejfy. Wszedłem w zorganizowaną grupę przestępczą. Już się zaczęły duże pieniądze. Byliśmy wyspecjalizowani w elektronice. Wiedzieliśmy, jak obciąć alarmy, obciąć instalacje, żeby nikt się nie zorientował, że budynek jest niechroniony. Wchodziliśmy jak po swoje. Braliśmy, jak chcieliśmy. Przyszedł czas, że nagle na moim ubraniu pokazało się brud. Nie rozumiałem tego. Zobaczyłem moje najdroższe ubrania. Najlepsze buty, cudowną kurtkę, którą sobie wypatrzyłem. Patrzę, jestem brudny. Nie mogłem patrzeć na siebie. Nie wiedziałem. Chciałem
coś z tym zrobić. Nie mogę tego brudu zrozumieć. Później pojechałem do Szczecina i przespałem się z jakąś dziewczyną. Kiedy od niej wyszedłem, już byłem tam u niej, znowu poczułem ten brud. Nie wiedziałem, co się dzieje. Później przyszedł do mnie kolega. Stanął naprzeciwko mnie. Wcześniej byłem świadkiem na jego ślubie. Dziecko mu się urodziło, kupił sobie mieszkanie, poukładał sobie życie i mówił: Waldek, czego ci brakuje w życiu? Ja się spojrzałem na niego. Ja wiem, o czym ty myślisz w myślach. Ale to wszystko już miałem. Rodzinę miałem, to mi nie przyniosło szczęścia. Pieniądze miałem i mam, to mi dalej nie przynosi szczęścia. I spojrzałem wewnątrz swojego serca i powiedziałem: brakuje mi więzi z Bogiem. Go to zamurowało, ale ja wiedziałem, co ja mówię. Bo kiedy to powiedziałem, to przypomniałem sobie czas, kiedy chodziłem codziennie z psem na boisko, kiedy byłem świadkiem Jehowy, wierzyłem w Boga, że On mnie słyszy i On mnie naprawdę słucha, sobie z Nim rozmawiałem. Ja czułem, że On mnie słyszy i rozmawia ze mną. Kiedy to powiedziałem, to Bóg to wiedział. I zaczęło się coś dziać. W pewnym momencie mówię: muszę zmienić moje życie. Nie chcę dalej tak żyć. Nie mogę tak żyć. Ale myślę, właściwie to jeszcze nie była zmiana, tylko przyszło jeszcze coś takiego, że skoro to życie jest takie tu kitu, to ja muszę coś zmienić, ale na gorsze, zabiję się. A ponieważ będąc świadkiem Jehowy, przygotowali mnie do tego, że mogę się zabić. Ponieważ oni nie wierzą w piekło, a po śmierci człowiek według tej nauki idzie, jest unicestwiony, po prostu znika, nie ma go. Piękne przygotowanie, można się zabić, każdy może się zabić. No bo nie ma konsekwencji. Ty nie znasz planu Bożego. Więc w mojej głowie urodziła się chęć zabicia się, a że szatan wkładał mi do głowy, jak się zabije, więc wiedziałem, że skoczę z budynku. A wiedząc to, już wcześniej przygotował mi budynek, w którym byłem przez przypadek i zobaczyłem, jak do niego wejść i wjechać. Wtedy sobie pomyślałem, to jest moje miejsce w razie czego. Kiedy pomyślałem o śmierci, to ja nie myślałem o tym, że ja tego nie zrobię. Ja wiedziałem, że ja to zrobię. To była myśl i urodził się czyn. Ja bym się z tego nie wycofał. Ale przyszła kolejna myśl. Ty masz syna. Co zrobisz teraz? Masz syna. Jak zrobisz to, to skrzywdzisz syna, a on zrobi to samo. No i był problem. To sobie myślę, jestem w pułapce. W takim razie nie mogę mu zrobić tego, bo on w ogóle nie jest winny. To niech ma ojca, byle jakiego, ale postanowiłem, że będę męczennikiem. No i tak przyszedł moment, w którym postanowiłem wtedy, że zmienię swoje życie. Ja już nie chcę tak żyć dalej. Koniec z tymi kradzieżami. Muszę poszukać jakiejś pracy. Pokazało się pragnienie powrotu do Polski. Mówię, w takim razie znajdę sobie pracę na internecie. Zacznę szukać pracy, która będzie niezależna od miejsca zamieszkania. I grzebałem, i szukałem, i znalazłem ludzi, którzy uczyli mnie o biznesie. To dzięki temu dzisiaj w social media mogę się poruszać i głosić Ewangelię. To już tak na boku. Oni mnie uczyli przez 3 miesiące, jak zarabiać w internecie. Uczyli mnie podstaw Facebooka, YouTube, innych portali internetowych. W ogóle nawet maila nie umiałem założyć. Ale się nauczyłem. Kiedy głosili to przez... Głosili, mówili, uczyli mnie biznesu, to po 3 miesiącach, słuchajcie, Bóg otworzył te kamienie w nich i kamienie zaczęły mówić o Bogu. A ja byłem świadek Jehowy. Wiecie, to nie jest... Świadek Jehowy to nie jest taki mały problem. To beton. Taki, wiecie, słup betonowy, może żelazny, betonowany, bardzo głęboko w ziemi.
będąc mentalnym świadkiem Jehowy, broniłem organizacji w każdym miejscu, gdzie byłem, z poczuciem winy, że ja nie jestem świadkiem Jehowy. Czyli to też mi towarzyszyło. I w pewnym momencie, jak ich słuchałem, bo byłem głodny Boga, nie wiedziałem, o co chodzi. Głód. Ten głód, on był we mnie. Ja w ogóle chciałem wrócić do organizacji, nawet poszedłem do tych świadków Jehowy, ale oni mnie wyrzucili stamtąd. Mają taki sposób. Jak ktoś chce powrócić, to trzeba go wyrzucić. Żeby nie wrócił, bo może nam zamęt zrobić. I ten głód się pokazał. I ten człowiek zaczął opowiadać o Bogu. I ja mówię, to jest niemożliwe. To jest świadek Jehowy. No gada tak samo jak świadkowie Jehowy. Przecież w ogóle kto może znać prawdę biblijną? Kto? Przecież to tylko świadkowie Jehowy. Takie miałem myślenie. Tylko świadkowie Jehowy w ogóle wiedzą o Bogu, w ogóle o Mojżeszu, o Izaku, Abrahamie. To tylko oni. I on opowiada tę historię, mówię, nie, no to świadek Jehowy. Zadaję mu pytanie, ty jesteś świadkiem? Nie. No dobra, nie, to nie. Przyjąłem, że nie jestem świadkiem Jehowy, to ty kim jesteś, że ty mówisz to samo? I opowiada dalej. W pewnym momencie powiedział coś na temat Jezusa. Ja otworzyłem swoją Biblię Świadków Jehowy. No taką tylko wtedy miałem. Ale w tej Biblii też to samo pisał. On przeczytał werset, już nie pamiętam, który to był werset, ale pamiętam, co się ze mną stało, jak się dowiedziałem, że Jezus jest Bogiem. Skruszył się beton tego słupa. W tym momencie, jak się dowiedziałem, że Jezus jest Bogiem, to przeszyło mnie, jakby piorun we mnie uderzył. I wtedy mówię, to ja byłem oszukiwany tyle lat. To było 26 lat, byłem oszukiwany, może więcej, bo już wcześniej coś zaczęli mi mówić. Byłem zły, wyzwałem tą organizację od różnych słów, brak. I musiałem z tym żyć. On zaczął czytać jeszcze inne wersety, a one tylko potwierdzały, że Jezus jest Bogiem. I mówię, Boże, to tak naprawdę ja Cię nigdy nie poznałem. Tak naprawdę to ja myślałem, że ja Cię zdradziłem. Ja Cię nigdy nie zdradziłem, bo ja Cię nie poznałem. Ja mówię, ja chcę Cię poznać. Ponieważ świadkowie Jehowy uważają, że Jezus jest Michałem Archaniołem, to ta myśl rozpluła mnie od środka, że Jezus jest Bogiem. Skończył się Michał Archanioł. I to wszystko zmieniło. W jednej chwili skruszony potężny beton. Mała sekunda. I tak się zaczęła moja droga. Na drugi dzień żona tego człowieka głoszącego w internecie powiedziała, jeżeli jeszcze nie zawołałeś Jezusa do swojego serca, to teraz jest dobry moment. Tam, gdzie jesteś, podnieś swoje ręce, uklęknij, usiądź i wołaj, Jezu, zamieszkaj w moim sercu. I ona mówi, ja Cię pomogę, ja Cię przeprowadzę. Przez to tu wstałem i zacząłem wołać. Zaprosiłem Jezusa do swojego serca i wtedy w tym momencie się wszystko zmieniło, bo się narodziłem z Ducha, bo On zamieszkał we mnie. I powiem Wam, że ani nie pokutowałem, tylko wołałem, Jezu, zamieszkaj. Ja Cię zapraszam. Ja się dałem do Niego. Powiedziałem do Niego, złap mnie za rękę i prowadź. Ale prowadź mnie tak, żebym już nigdy nie wszedł do żadnej religii. I szukałem Go. Szukałem Go na różne sposoby, oprócz tego, że słuchałem tego człowieka. Ale czułem, że tam już to już jest wszystko, co oni mogli dla mnie zrobić. I zacząłem szukać społeczności. Pojechałem do takiego przystanku Niebo w Szczecinie. I tam z kilka razy się z nimi spotkałem, ale pewne rzeczy, które robili, znowu mi się nie zgadzały. Bo w Biblii inaczej pisze. A ja już dobrze czytałem Biblię. Więc szukałem takich ludzi, którzy robią tak, jak jest tam napisane. I mówię, Jezu, przecież
umówiliśmy się, że złapiesz mnie za rękę, będziesz mnie prowadził. Jeżeli ten kościół jest dla mnie, to ja tu zostaję. A jak nie, to wyjmij mnie dzisiaj z tego kościoła. Ja tam jadę ostatni raz, albo zostaję tam na zawsze. Pojechałem. Pięknie się odbyło studium jakiejś Biblii. I mówię, o Jezu. To znaczy, że to zostaje. Ale Bóg jest Bogiem, który robi niespodzianki. I On zrobił coś na ostatnią chwilę, tuż przed wyjściem. Kiedy ja sobie pomyślałem, tak, to jest mój kościół, to jest moja społeczność i tu zostaje. A nagle oni mówią, ten guru tego kościoła mówi, jak to robi Torben, że podchodzi do ludzi na ulicy, mówi im o Jezusie, oni przyjmują Jezusa i się chrzczą w tym samym dniu. A Duch Święty mówi, Eunuch i Filip na wozie. W jednej chwili przewinęła się ta cała historia i słyszę, Duch Święty mówi tak, w tej samej chwili, to jest dla ciebie, a ja tak, kto to jest Torben? Oni wszyscy podskoczyli w kościele. Nie drżyć. A ja mówię, kto to jest Torben? A oni mówią, no spokój. Nie wiesz? Ja mówię, skąd mam wiedzieć, jak mi nikt nie powiedział. No to mówią, zajrzyj se do YouTube. Se zajrzałem. I piszę Torben, ale tam mi nic nie wyskakuje. Jakieś dziwne napisy. No pisz lekcja. Pisałem lekcja, tam lekcje i wskoczyły jeden, tam coś siedem nacisnąłem. Doskonała liczba. Nie wiem, czy przypadkiem. I kiedy wyszedłem stamtąd, włączyłem sobie w samochodzie siódmą lekcję i słuchałem. W ogóle nie widziałem tego człowieka. Dojechałem, musiałem się koncentrować na drodze, widząc drogę, ale słyszałem Boga. W ogóle nie słyszałem człowieka, który do mnie mówi. On w ogóle nie istniał. Bóg domówił do mojego serca. Ja wiedziałem, że jest, że Bóg mówi wszystko, co ja potrzebuję. Kiedy przyjechałem do Stargardu, to wysiadłem z samochodu, idąc do domu, mówię, przecież ty musisz zacząć od początku, idź do pierwszej lekcji. I trzy lekcje w nocy zrobiłem, nie spałem nic, bo nie mogłem usnąć. Wziąłem zeszyt, notowałem Biblię, każdy werset, wszystko sprawdzałem, wszystko było zgodne. Moje serce było poruszone, biło szybciej, wiedziałem, że znalazłem Boga. I później w 19 dni przerobiłem 29 lekcji. Niektórzy potrzebują pół roku na to. I miałem problem. Nikt nie mógł mi pomóc. Chciałem, żeby ktoś mnie uwolnił. Nie mogłem znaleźć, ani w internecie, w ogóle wszędzie szukałem. Obdzwoniłem, nikogo nie było. W końcu poszedłem na basen, sam się ochrzciłem. To była determinacja. Ratownik to zobaczył i miał takie oczy. Ale później jeszcze raz się ochrzciłem. Nie zrozumiałem do końca pokuty i byłem przekonany, że muszę się ochrzcić jeszcze raz. I powiem wam, że musiałem czekać 7 miesięcy na przyjazd Torbena, bo on jeszcze w Polsce nie był od tego momentu, ponieważ oni przygotowali lekcje po polsku, ale jeszcze nie było zespołu, który mógłby mi pomóc. Były telefony, ja do nich dzwoniłem, a oni wszyscy się wybierali, że ale my nie gotowi jesteśmy. Nikt nie był gotowy. A ja w domu leżałem na łóżku i się uwalniałem od demonów. I kiedy leżałem na tym łóżku, to 30 metrów unosiły mnie do góry. I ja odrywany byłem od łóżka i czułem ponadnaturalne siły i spadałem z powrotem. I byłem pewny, że się uwolniłem. Tak mnie oszukiwał. Doszło do tego, że dostałem chrzest Duchem Świętym. Ale diabelski. Ponieważ przyszło coś takiego, jakbym wziął heroinę. Kiedyś spróbowałem, więc wiedziałem, jakie to uczucie. I nie wierzyłem w to. Nie wierzyłem w to, że to ja mówię, to nie to.
I powiem wam, jak już się doczekałem tego czasu, kiedy jechałem tu do Warszawy, żeby się ochrzcić w Duchu Świętym, Michałem Bogiem. Ja wiedziałem w ogóle, po co jechałem. Nikt nie musiał mówić. Ja wiedziałem, co ja mam, co ja chcę. Ale miałem wiarę. I jechałem do Warszawy z Gosią, która też właśnie się nowo narodziła razem ze mną. Wzrastaliśmy razem, Bóg nas połączył. Spotykaliśmy się, studiowaliśmy pismo, modliliśmy się razem. I przychodzi dzień wyjazdu do Warszawy. Gosia mówi, czym jedziemy? Jest BlaBlaCarem. A ona mówi, nie wiem, czy wiecie, czy każdy wie, co to jest BlaBlaCar? Tak. Okej. Okay. I ja mówię, jedziemy BlaBlaCarem. Ona mówi, Waldek, a ktoś jedzie? Ja mówię, BlaBlaCar to jest tak, że na ostatnią chwilę ktoś jedzie. Ona mówi, Waldek, a jak nikt nie będzie jechał? Ja mówię, będzie jechał. My jedziemy na chrzest. I przychodzi przedostatni dzień, Gosia mówi, Waldek, jest ktoś, się zgłosił? Ja mówię, Gosia. Nikt się nie zgłosił, bo to jeszcze nie jest ten czas. A ona mówi, Waldek, ty nie masz w ogóle planu. Ja mówię, ja mam mieć plan? Ja mam Boga, Bóg ma plan. Ona mówi, Waldek, ale jak nikt nie będzie jechał, to nie pojedziemy, się nie ochrzcimy. Ja mówię, to ty Boga nie znasz. 7 rano Gosia dzwoni. Waldek, zobacz szybko, czy ktoś się zgłosił na BlaBlaCar. Ja mówię, Gosia, jakby się ktoś zgłosił na BlaBlaCar, to by był dzwonek w telefonie. Ona mówi, ale jest 7 rano, my dzisiaj wyjeżdżamy. Ja mówię, no. Ona mówi, no to ja. Mówi, to dawaj, jedziemy, pociąg łapiemy. Ja mówię, Gosia, jedziemy BlaBlaCarem. Ona mówi, ja nie rozumiem ciebie. Ja mówię, Gosia, w ogóle tak ci powiem, ja zaplanowałem, że mam się dzisiaj wyspać, bo jadę w daleką podróż, a ty mi o 7 rano dzwonisz. Gosia, no dobra, 8 godzina, Gosia dzwoni. Ja mówię, słuchaj, ja śpię. Naprawdę usnąłem. 9 rano, Gosia dzwoni. Ja mówię, Gosia, przez ciebie jestem niewyspany. Ona mówi, Waldek, ale my dzisiaj jedziemy. Ja mówię, no. Nagle 9:30, dzwonek do telefonu. Patrzę na mailu, jest z BlaBlaCara, zamawiam 2 miejsca. Dzwonię do gościa. Tak, za 1,5 godziny wyjazd. Gosia, przyjeżdżaj do mnie z walizką swoją. On mówi, chyba żartujesz. Ja mówię, nie no, Boga nie znasz. No i pojechaliśmy, ale w połowie drogi gościu się orientuje. Mówi, wiecie co, ja nie rozumiem tego. Ja w poniedziałek wracam do pracy. Ja nie wiem, po co ja jadę. I doszło do tego, że się dostaliśmy. Była potężna sala, 1600 osób. I Torben powiedział do tych wszystkich ludzi, słuchajcie, jest nas dużo, musimy się o was wszystkich modlić. Kto jest zdrowy, potrzebuje. Kto jest chory, potrzebuje uzdrowienia na prawą stronę, na lewą i do środka. Ci, którzy potrzebują uwolnienia, tak samo. Każdy, kto tego potrzebuje, podnosi rękę. A ci, którzy mogą się modlić, niech idą się modlą. I to ja wyszedłem, ręka do góry. Pierwsze, co przyszedł do mnie ktoś tam, bo mnie coś tam bolało w ramieniu. Powiedziałem to, o ramię się pomódl. A później mówię do niego, a teraz mówię o uwolnienie. On, co? A ja tego nie robiłem nigdy. Ja mówię, ale ja potrzebuję uwolnienia. On mówi, a to nie ja. No i uciekam. Ja mówię, dobra. Podniosłem rękę. Przyszły 2 młode siostry. I się zaczęło. Czego chcesz? Uwolnienia. Ja mówię, no co? Ja mówię, wyrzućcie to ze mnie. No i tak się zaczęło. Pierwsze co, ja tak stoję. Tutaj mogę się oprzeć. Tak stoję, jeszcze nie pod ścianą i nagle czuję w kolanach, a ja, pierwsze takie zgięcie w kolanach, co to jest, nie? I w pewnym momencie ja zobaczyłem ludzi, którzy tam uwalniali, ja patrzyłem, jak się tam tarzają, takie rzucają i krzyczą, i ja mówię, co? Ja mówię, ja tak nie będę, i nagle tu mi w nogi, chce mnie coś powalić na ziemię, mówię, o nie. W pewnym momencie nogi wyprostowałem, cofnąłem się do tyłu, opadłem. Ja mówię, jak wyszłyście bezprawnie, to wyłaźcie teraz na stojąco. No i się zaczęło. I się zaczęło, po prostu dostałem. Prądy zaczęły po mnie chodzić.
To zaczęło boleć, to było bolesne. Przeżyłem bardzo poważne uwolnienie. Ale chyba Bóg dopuścił to uwolnienie na mnie, żebym ja wiedział, o co tu chodzi. Bo dzięki temu tak bardzo nienawidzę demonów, że po prostu, no, chcę je skopać zawsze, nie? No i tak wyszło, że wychodziły ze mnie, ale na końcu stanąłem tak i zaczęło ze mnie wychodzić wycie. Takie po prostu, no, trudno mi to, ale to było długie. Ja myślałem, że to się nie skończy. Ja myślałem, że tchu mi braknie i zaraz padnę z braku powietrza, bo to szło i szło. Ale wiecie, no tak sobie przypomniałem, tyle nosa razy pudrowałem, tyle razy byłem nieprzytomny od picia, tyle razy robiłem i teraz sobie myślę, a one wchodziły. Miały dostęp. Wchodziły we mnie. A później tak wyszły. I zaczęła się taka akcja, że zaprosili nas na ulicę i zaczęliśmy się modlić o ludzi na ulicy, ale pierwsze ja powiedziałem, już wiedziałem w ogóle, jak to robić, że ręce kładzie, już wszystko z tych lekcji wiedziałem. Jestem cwańszony. Ja mówię, to chodźcie o siebie się modlimy. A ja miałem coś, co było nieuleczalne, to był hibiskus pod stopą. I on mnie bolał. Jak tylko chodziłem, to mnie pod stopie bolało. I mówię, tu się módlcie o moje pod stopie. To będzie trening, zanim dojdziemy do ludzi. I tak żeśmy się pozdrowili. A później ludzi. Zaczęliśmy widzieć uzdrowienia na ulicy. I ten dzień się skończył. Najlepszy był dzień z rana. Rano to było coś pięknego. Dostałem sen. Bóg odwiedził mnie w śnie. Duch Święty. Tak, to był Duch Święty. Mówi, chodź, coś pokażę. I zaczął mnie wyprowadzać w miejsca, gdzie czułem winę. Mówi, zobacz. Zobacz. A ja patrzę. Nie mam winy, nie mam winy, nie? I zacząłem patrzeć, tu nie mam i tu nie mam. Jestem wolny, w ogóle chce mi się latać. I nagle ten sen przychodzi na jawie. Ja zaczynam to wszystko przetwarzać. I zerwałem się na równe nogi i zacząłem latać po pokoju, uwielbiać Pana. Po prostu chciało mi się krzyczeć, żeby cały hotel słyszał. Konferencja się skończyła. Pojechaliśmy na łazienki. To już jest ostatnie, co chcę Wam powiedzieć. I tam reformacja, ci ludzie od Torbena głosili na łazienkach Ewangelię i ja miałem razem z nimi głosić. Ale przyszedł taki deszcz, że nas rozdzielił i nie mogliśmy się znaleźć. I ja zacząłem szukać Torbena i tej grupy. Dzwoniłem, gdzie oni są, ale nie mogłem ich znaleźć. W pewnym momencie wyszedłem na ulicę, a tam stoi człowiek. I czuję, że ja muszę do niego iść. Ale ja szukam grupy Torbena, to gdzie ja będę do niego szedł? On taki zabidzony stoi i coś tam sprzedaje. Ja podchodzę do niego, on mówi, kup ode mnie. Trzymał jakiś faniec, z więzienia właśnie wyszedł. Mówi, nie mam na jedzenie. I ja mówię, dobra, mówię, nie, mówię, ja od ciebie tego nie kupię, bo ja muszę wracać do Stargardu, a to, co tu masz, to mi się połamie. Ale dam ci jakieś tam drobne, mu dałem. A za chwilę Duch Święty mówi, daj mu więcej. I pokazał mi kwotę. I mówię, wiesz co, mówię, Bóg mówi, że mam ci dać więcej, to ci daję, masz. I ja mówię, dobra, to ja już idę. A tu pomóc się o niego. I ja mówię, ja? Przecież ja muszę mieć jeszcze nauczycieli, którzy tam chodzą, sobie myślę. Ale dobra. Ja mówię, co cię boli? On mówi, o, kręgosłup mnie boli, bark mnie boli. Ja mówię, dobra, to położyłem rękę. On mówi, o, ja cię, nie boli. Naprawdę? No i później mówię, ty słuchaj, ty potrzebujesz jeszcze z Duchem Świętym uwolnienia, to chodź tam, poszukamy tych ludzi. Od tej grupy, i on takie torby miał ze sobą wielkie, ja mu coś wziąłem i chodziliśmy po tych łazienkach. I doszło do tego, że ich nie znaleźliśmy, jeszcze nie miałem siły i on nie miał siły. I ja mówię, co ja mam zrobić? A Duch Święty mówi, ty to zrób. To ja mówię, ja? Dobra. No i zacząłem go przeprowadzać przez modlitwę, tak jak umiałem, Duch Święty pomógł, poprowadziłem. Uwolniałem go i pomodliliśmy się, zaczął się modlić językami. Cały czas jesteśmy w kontakcie. Pożegnaliśmy się i ja poszedłem w taką ścieżkę,
i nagle coś z nieba przyszło. I słuchajcie, z moich oczu leciała woda. Moc Boża była tak potężna, że ja nie wiedziałem, czy mam stać, co z tym zrobić. Po prostu leciało ze mnie jak z kranu. To nie było normalne, to było coś ponadnaturalne. Aż mi było ciężko. No to nagle stop, nie ma nic. Zrobiłem 10 kroków i jeszcze raz. I znowu, ja wiedziałem, że to Bóg. Ja wiedziałem, że Bóg robi coś ze mną. Nie wiedziałem, do tej pory nie wiem, co to jest. Może to być namaszczenie, uwolnienie. Nieważne, wziąłem to w całości. Ale kiedy szukałem tych ludzi, którzy mi pomogą, to nie mogłem znaleźć. I obiecałem Bogu, że ja stanę się człowiekiem dostępnym publicznie. I powiedziałem do Niego, będę głosił Twoją Ewangelię publicznie. Na Facebooku, na YouTube, wszędzie, że będzie głośno. Żeby ludzie mogli Cię znaleźć. I powiem Wam, że później Bóg się o to upomniał. I wstawił mnie w to miejsce. Głoszę do dziś dnia. A dalszą historię już znacie. Nie chciałem tu być, ale Bóg chciał i ja chcę.